Cześć, z tej strony Edyta z bloga Zakręcanego. Ja dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jaki sposób przygotować najprościej wegańskie naleśniki. Wegańskie, czyli bez jajek i bez mleka. Potrzebować do tego będziemy tylko dwóch składników, mąki pszennej oraz wody. Jeśli chcecie zrobić naleśniki na słodko zamiast wody, możecie użyć dowolnego mleka roślinnego. Dzisiaj będzie prosto i szybko. Potrzebujemy mąki pszennej. Ja używam mąki typ 650. Szklanki mąki. I około jednej szklanki lub troszeczkę więcej wody. Może być gazowana. Wtedy będą pęcherzyki powietrza pokazywały się w naleśnikach. Lub zwykła woda. I oprócz tego oczywiście szczypta soli. Rozgrzeję już patelnię. Ciasto na naleśniki trzeba dobrze wymieszać. Za mało tutaj. Wody wlewacie tyle, żeby uzyskać odpowiedniej gęstości ciasta. Ma być lejące, tak jak na normalne naleśniki. Do ciasta, żeby nie napuszczać już patelni, dodaję odrobinę, tak około jednej łyżki oleju. Smarczę. W zależności od wielkości patelni powinno być Wam około 3-4 naleśników. Ja mam dużą patelnię, więc wyjdą, myślę, że 3. Ciasto ma być dosyć płynne. To jest takie. Teraz musimy chwilę poczekać, aż się rozgrzeje patelnia. Wydaje mi się, że jest jeszcze troszeczkę za gęste, dlatego doleję jeszcze odrobinę wody. I wymieszam już przy pomocy wazówki. Myślę, że patelnia już się nagrzała. Wylewam jednym ruchem całą zawartość wazówki na patelnię i czekam, aż się przerumieni z jednej strony. Dopiero jak się przerumieni, dopiero się wracam na drugą stronę. Widać już pojawiające się pęcherzyki powietrza na patelni. To dzięki wodzie gazowanej. Tak jak mówiłam, jeśli chcecie naleśniki na słodko, możecie użyć dowolnego mleka roślinnego. Moje będą jako krokiety, więc będą po prostu na słono. Do ciasta można dodać też papryki wędzonej, curry, szczyptę, kurkumy, żeby lepszy kolor uzyskać. Naleśnik już zaczął odstawać od patelni. Będę mogła go za chwilę przewrócić. Jeśli nie potraficie przerzucać patelnią, użyjcie do tego łopatki. Najlepiej poczekać, aż będzie bardziej brązowy. Próbujemy. Dało się. Takie wegańskie naleśniki bez jajek często są mało elastyczne. Ja, żeby namiękły, bo one po zdjęciu z patelni robią się bardziej suche, przykrywam je drugim talerzem. Wykładam jednego po drugim i przykrywam talerzem. Tego naleśnika już zdejmę. Dosyć cienki mi wyszedł, zacznę smażyć następny. Drugi naleśnik też już się podsmażył. Będę go przewracać.
Jak widzicie, smażenie wegańskich naleśników jest bardzo proste, nie potrzeba do nich jakichś wyszukanych składników. Zachęcam Was do szukania nowych smaków. Nawet jeśli nie jesteście wege, możecie spróbować takiego wegańskiego naleśnika. Nie odbiega on w smaku od takiego z jajkiem. Zachęcam Was do subskrybowania i dawania lajków. Cześć!